Zobaczcie, jaki potwór. Siemka, siemka. Z okazji Tłustego Czwartku zrobimy dzisiaj pączko burgera. Nie jest to nic nowego. Widziałem już kilka takich pomysłów w necie, więc spróbuję Ci zrobić swoją wersję tego wynalazku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy od pączków, więc lecimy z przepisem na ciasto na pączki. Jeśli chodzi o przepis na ciasto do pączków, to tutaj żadnej Ameryki nie odkryję. Najbardziej popularne przepisy zawsze pokazują na pół kilo mąki, czyli w tym przypadku 500 gramów mąki i będzie 250 ml mleka, 14 gramów suszonych drożdży, czyli dwa takie opakowania. Kojarzycie pewnie doktora Edgara, takie zwykłe. Idealnie dwa, to macie 14. A jeśli chodzi o mleko, to 250 ml podzielimy sobie na dwie części. 50 przelałem tutaj. Podgrzeję teraz do około 30 stopni w mikrofali i rozpuszczę w tym drożdże, żeby zrobiła się taka piana. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Mleko ma około 40 stopni, więc jeszcze poczekam chwilę, za mocno podgrzałem, a w międzyczasie sobie odmierzę dla pewności 14 gramów na wadze. Ale myślę, że dwa opakowania to będzie 14 równo. Zgodnie z prawdą 7 gramów. Ok, mamy 14. Nawet wyszło minimalnie więcej, 14,3. Myślę, że to nie będzie dużo zmieniało. Zobaczmy, jak tam nasze mleko. Dobra, ma 30 stopni. Jeszcze się upewnię. Idealnie, więc teraz to wlatuję i mieszam dokładnie. Chodzi o to, żeby całkowicie rozpuścić drożdże. W międzyczasie 25 gramów cukru sobie odmierzę. Dobra. I jakieś 50 gramów masła. Najlepiej, żeby było miękkie. Temperaturze pokojowej. Pozostałe 200 ml mleka, tym razem zimnego już. I brakuje jeszcze dwóch składników, ale ja dodam już podczas kręcenia za chwilę. Także podsumowując po kolei cały przepis na ciasto. 500 gramów mąki do miski. Włączamy mikser. Dodajemy 250 ml mleka, z czego 200 zimnego i 50 tego ciepłego z drożdżami. Drożdży 14 gramów. Do tego 50 gramów miękkiego masła. 25 gramów cukru. Trochę ekstraktu z wanilii. 4 żółtka, szczypta soli, rum albo spirytus. W tym przypadku mam rum 70%, on zarąbistą robotę zrobi. To są dosłownie dwie łyżki. Miksujemy to jakieś 10 minut, żeby było mega gładkie ciasto. Takie, żeby nie było, żeby tekstura była gładka. Dobra, jak widzicie, ciasto jest elegancko wyrobione. Pachnie bardzo tak pączkowo, bym powiedział. Plus ten rum robi robotę i ekstrakt z wanilii. Ciasto jest fajne, gładkie, o to chodziło. Teraz je przykrywamy w ciepłe miejsce na godzinkę, półtorej. Tak, żeby się nie zeschło, więc trzeba dokładnie albo folią, albo grubymi jakimiś ręcznikami podwójnie. Na górną część pączka mam pewien pomysł, więc aby go zrealizować, zaczynamy od położenia boczku, bekonu, jak kto woli, na blaszy. Piekarnik 180 stopni, pieczemy to na mega chrupko. Dosłownie trzeba wypalić cały tłuszcz, aby to było takie wysuszone do praktycznie maksimum. Papier mi fruwa, ale nie zwracajcie na to uwagi. Wsadziłem w ogóle do zimnego piekarnika i on się będzie teraz nagrzewał do 180 i będzie powoli to rozpuszczał. Nie musi być gorący piekarnik, żeby to zrobić. Boczek się upiekł, jak widzicie, na mega chrupko. O to chodziło. Teraz to bierzemy, osuszamy do blendera, a dokładnie do malaksera i zrobię z tego pył, którym posypiemy górę pączka. Ręcznik papierowy osuszamy, żeby nie było tłuszczu, jak najmniej tłuszczu, żeby się nie sklejały. Dobra. Wlatuje bekonik. On w sumie już jest tak wysuszony, że prawie nie ma tłuszczu, ale pozbywam się nadmiaru. Spokojnie można to też robić ręcznie. Zawinąć w jakąś ścierkę i tłuc. Myślę, że też się pokruszy na taką posypkę. Albo w moździerzu spróbować go zmiażdżyć. Jedziemy. I tak to wygląda po zblendowaniu. Mamy taki topping. Spróbuję. No, bekonowy mocno. Ok, pora na lukier do pączka. Jako, że posypka będzie z bekonu na górze, lukier zrobimy też taki lekko inny, więc wrzucam trochę cukru pudru do garnka. Musi być tego sporo, żebyście mogli umoczyć tego pączka, nie? Jeśli jest za rzadkie, to dodajecie więcej cukru pudru i zamiast wody, bo możecie dodać każdy płyn, możecie dodać mleko do lukru, zamiast wody dodam takiej kanadyjskiej whisky. Myślę, że zrobi fajny smak. Widzę, że potrzebuję zdecydowanie więcej cukru pudru, więc muszę dosypać. Wsypałem więcej. Lukier pięknie pachnie łychą, więc zarąbiście. No i dobra, zagotowało się.
Tak to wygląda. Macie po prostu lukierek. Potem tylko umoczymy w to pączka i posypiemy bekonem. Ciasto po ponad godzinie jest troszkę napompowane. Zobaczcie. Wyciągamy je teraz tutaj na blat. Można lekko podsypać mąką, co by było łatwiej pracować. Nie jest to konieczne. Jak Wam się nie klei, to nie musicie. Ale z mąką będzie wygodniej na pewno. Teraz musimy to ciasto rozwałkować tak na jakieś 2 cm. No, coś takiego. Może trochę jeszcze bardziej. To zależy, jak wysokie pączki chcecie, nie? Bo ono będzie jeszcze pracowało, to ciasto i tak. No więc powiedzmy, że jest równo. Teraz szklanka, na przykład taka, IKEA-ówka Jumbo. I robicie sobie kółka. Można też to robić, ale takie ranty są specjalne, tylko nie mam chyba takiej szerokości, żeby zrobić aż taki wymiar, który zobaczę. Jak widzicie, wyszło mi 6. Można jeszcze to za chwilę przewałkować i zrobić jeszcze za 2. Zobaczymy, czy mi się to uda oddzielić ładnie. Muszę jeszcze poprawić. I teraz bierzecie i te kulki przekładacie na blachę wyłożoną papierem. Albo na jakiś talerz, bo nie będziecie tego piekli, więc nie ma to znaczenia. Delikatnie wyciągacie. Jak będzie ostrzejsza szklanka, to będzie lepiej wycinała. Nie będą takie brzydkie te pączki wtedy. Będą ładnie, równiutko ucięte. No i teraz dobrze jest to przykryć czymś, jakąś taką blachą, tak żeby nie dotykało do tego. I znowu w ciepłe miejsce na jakieś pół godziny, 40 minut. A ja w międzyczasie sobie wytnę takiego pączka Jumbo. Jak widzicie, rantem jest o wiele łatwiej. O, mamy piękne kółeczko. Tak powinny wyglądać wszystkie pączki, no ale jak macie grubą szklankę, tak jak ja, no to może wyjść ciężko. Prawilne pączki tylko na smalcu, więc mam 5 opakowań. Zobaczymy, ile finalnie zużyję. I takie żeliwne naczynie mam do smażenia w głębokim tłuszczu, bo fajnie przenosi ciepło i utrzymuje temperaturę. Nawet jak coś się wrzuci zimnego do środka, to olej stygnie trochę, ale garnek jest na tyle fajnie przewodzi ciepło, że utrzymuje tą temperaturę oleju. Wrzucam na razie 3 kostki i zobaczymy, ile będzie po rozpuszczeniu objętościowo. Bardzo apetyczny widok, przyznacie. Ok, smalec nagrzany. Czekamy, aż będzie 180 stopni, czy jeszcze trochę. Działamy i smażymy. Smalec nagrzewamy, czy tam olej, do 180 stopni. 2 minuty z jednej strony, 2 minuty z drugiej strony i macie gotowe pączki. Także tak to wygląda. Dobra, jak widzicie, różne wielkości mi wyszły. Ta by była, myślę, że spoko do burgera. Ale zrobię po prostu zwykłe. Ja lubię mniejsze burgery, ale wyższe niż szerokie. Taka będzie bułka. Tu widzicie bydle straszne. Ale to by był overkill, myślę, jeśli chodzi o burgera. Bo nie wiem, kto by to zjadł. No i tak to wygląda. Wszystko gotowe. Pora złożyć tego potwora. Papryczkę chili. Kroję w plastry. Użyję też takiego fajnego dżemu z kwiatów róży. Pączka tostuję, a następnie 3 smasze. Smażę na patelni żeliwnej. Pierwszy z gołdą, drugi z gorgonzolą, trzeci ponownie z gołdą. I teraz dolny pączek, dżem z kwiatów róży, sałata, smaż z gołdą, smaż z gorgonzolą, trochę papryczki, smaż z gołdą. Więcej dżemu, górny pączek z posypką z bekonu i proszę bardzo, pączek burger. No to spróbujmy tego potwora. Nie będę go rozkrajał. Mięciutki, fajny, szczerze. Lekko za słodki, ale całość komponuje się bardzo fajnie. Pikantność wychodzi mega, wjeżdża jakiś taki, kurde, no takie umami się robi fajne. Teraz jak poczułem, na początku jest słodko z góry, z lukru, pikantność i zostaje wam taki fajny, fajny posmak pikantności. Mega sprawa. Naprawdę fajne. No jest to ciekawa pozycja na pewno i dziwi mnie, że tego się jeszcze nie da, że tylko w niektórych miejscach jeszcze jest. Myślę, że to będzie bardziej popularne z roku na rok. Chociaż w tym roku obstawiam, że pewnie też już w bardzo wielu miejscach będziecie mogli zamówić, bo już widziałem jakieś posty sponsorowane z tym. Także fajny kierunek, fajnie, że kuchnia tak się rozbija, że mamy takie eksperymenty. Myślę, że w tym przypadku bardzo udany. Eksperyment postanowiłem dzisiaj zrobić, także mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczyska. Siemanko.